ta rocznica urodzin Grudziądza symboliczna. Oczywiście i dla Państwa dyspozycji prezydent Grudziądza Maciej Gramowski opowie ogólnie o obchodach, o tym, co mamy zaplanowane. No i w zdwojonej sile historycy, pasjonaci historii, miłośnicy historii, bo tak to trzeba powiedzieć, radni Mariusz Szebrowski oraz Grzegorz Miedzianowski, również kilka zdań na temat tego historycznego podkładu. Poproszę Pana Prezydenta jako pierwszego o tym, co miasto planuje w związku z urodzinami. Bliżej do mikrofonu. Szanowni Państwo, tak, w tym roku przypada równa rocznica, 730-lecie narodzin Grudziądza. I w związku z tym przygotowaliśmy cały szereg imprez związanych z obchodami tej rocznicy. Oczywiście jest część taka bardzo oficjalna i część taka bardzo, bardzo myślę przyjemna dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o część oficjalną, to zaplanowana została sesja w trybie takim zwyczajnym, uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się w Centrum Kultury Teatr. Zaplanowana jest na 18 czerwca, dokładnie w dniu urodzin miasta, na godzinę 11. Podczas tej sesji będzie krótki taki akcent historyczny, będzie też oczywiście akcent grudziądzki, akcent muzyczny, ale też myślę, że radni podejmą taką wspólną uchwałę odnośnie właśnie związaną z tą rocznicą lokacji miasta. Wcześniej o godzinie 9:30 wszystkich zapraszamy na uroczystą mszę świętą, która tradycyjnie zostanie odprawiona w naszej grudziądzkiej farze. A w godzinach późniejszych przygotowaliśmy cały zestaw wydarzeń dla mieszkańców. Część tych wydarzeń będzie się właśnie odbywała tutaj na Górze Zamkowej, gdzie dzisiaj się spotykamy. Chcielibyśmy, aby były tutaj warsztaty dla dzieci przygotowane przez nasze jednostki kultury, ale też, żeby był pokaz światła przygotowany w godzinach wieczornych. Ponieważ czasy mamy, jakie mamy i dzisiaj trudno nam jeszcze dokładnie sprecyzować program tych wydarzeń, z uwagi na to, że nie wiemy ostatecznie, jakie będą obostrzenia 18 czerwca. Państwo wiecie, że to wszystko jest bardzo, bardzo dynamiczne. Dlatego zakładamy, że będzie to więcej różnych, drobniejszych wydarzeń rozproszonych po całym mieście, mówimy tutaj o Starówce. Będzie to zarówno właśnie ten pokaz laserowy, ale na Górze Zamkowej, ale też będzie taka strefa chilloutu, którą przewidujemy i na Błoniach, i częściowo też w przestrzeni ulicy Spiszowej. Atrakcją, myślę, dla wszystkich mieszkańców będzie też planowana 19. edycja Jarmarku Nadwiślańskiego, to jest Jarmark Staroci. Dzisiaj miał być z nami pan Adam Stencel, ale niestety z uwagi na swoje obowiązki nie uczestniczy, ale myślę, że przy nadarzającej się okazji jest w stanie bardzo dużo powiedzieć na temat tej imprezy, która wpisała się już w historię, czy w przestrzeń, doskonale wpisała się w przestrzeń Grudziądza. Planujemy także jarmark spichrzowy. Myślę, że on też się przyjął i będzie też dodatkową atrakcją dla mieszkańców, ale nie tylko dla mieszkańców, bo będziemy starali się też zaprosić jak najwięcej gości spoza Grudziądza, turystów. Oczywiście wszystko chcielibyśmy to przeprowadzić w miarę bezpiecznie, z uwagi na te obowiązujące jeszcze cały czas obostrzenia epidemiologiczne, ale miejmy nadzieję, że do 18 jeszcze pewne przepisy ulegną modyfikacji, tak, że pozwoli nam to na bezpieczne przeprowadzenie tego wydarzenia. To tyle tytułem wstępu, ponieważ mamy tutaj doskonałych i pasjonatę, i historyka z zawodu, więc kilka słów na temat właśnie tej daty. Proszę bardzo, Mariusz Żebrowski. To znaczy tutaj, tak jak pan prezydent zauważył, mówimy o tym, że przyjęliśmy jakąś datę i tą datą się sugerujemy i tą datę będziemy w tym momencie obchodzić jako datę, no można powiedzieć w ten sposób, symbolicznie powstania tego miasta, utworzenia tego miasta, choć jasne jest i oczywiste chyba dla każdego człowieka, że ośrodek miejski funkcjonował tu o wiele wcześniej. Mamy też możliwość podejrzenia innych ośrodków, które funkcjonowały wokół Grudziądza, które nie przetrwały, zniknęły potem w mroku ubiegłych wieków. Jednak, tak jak tutaj powiedziałem, jest to data symboliczna,
przyjęcia pewnego dokumentu, który określał wyraźnie, że jest to już miasto ze swoimi prawami, założeniami oraz z pewnego rodzaju organizacją administracyjną. To jest właśnie, można powiedzieć, interesujące. Ja bym się skupił bardziej na tym, dlaczego i jak powstało miasto, bo tych teorii różnego rodzaju jest naprawdę bardzo dużo. Przynajmniej jeżeli chodzi o historyków akademickich, możemy tutaj skupić się nad prawie 12 w tej chwili teoriami. Nie będę tutaj bawił się w tego typu dywagacje, bo to nie ma sensu. Natomiast warto sprawdzić te, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, te teorie i w jaki sposób ewentualnie ten Grudziądz tutaj powstał. Nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących funkcjonowania tych organizmów, jeszcze raz podkreślę, miejskich, które były w tym miejscu. Nie mamy badań, wyników badań archeologicznych, na przykład w najbliższej okolicy ratusza, a to by nam pewne rzeczy wyjaśniło. Nie mamy także kompleksowych badań dotyczących obszarów położonych na południe od osiedla Rządz, bo one także by nam dały pewne odpowiedzi na ważne pytania. Natomiast jeszcze raz podkreślę, to jest święto nas, Grudziądzan. Przyjęliśmy tą datę jako urodziny tego miasta i to jest sympatyczne, miłe, więc pozostaje nam tylko świętować i się cieszyć. Dziękuję. Grzesiu. Pasjonat historii Grudziądza, słuchajcie, kolekcjoner wielu pamiątek grudziąckich. Kolega Mariusz powiedział już, że zgadza się z tymi teoriami, która ma część grudziąckich pasjonatów, że Grudziądz powstał o wiele, wiele wcześniej, bo skoro Konrad Mazowiecki w dokumencie łęczyckim w 1222 roku w czasie nadania miasta, przekazania jakby miasta biskupowi Chrystianowi i później, kiedy w latach 60. XIII wieku mincerz Herman Królewski urzędował w Grudziądzu, czyli wiadomo, że ten Grudziądz istniał już o wiele więcej lat niż te 730, ale tu mamy zgodę, świętujemy wszyscy razem, bawmy się, świętujmy i tylko dbajmy o nasz Grudziądz i to jest najważniejsze, staramy się to robić. Przy okazji urodzin, bo obchodzimy co roku, poza tym czasem pandemicznym, nie tak normalnie, to jest pewna okrągła rocznica. Czy będzie coś takiego stałego, takiego na pamiątkę, że akurat w tym roku mamy konkretną okrągłą rocznicę? Słuchajcie, mamy specjalnie opracowane logo. Jest logo Jarmarku Staroci Nadwiślańskiego, to też jest nowe opracowanie. Chcielibyśmy wydać taki medal okolicznościowy. Myślę, że wydamy taki medal właśnie związany z tą rocznicą. Aha. Ten medal to będzie tak powszechnie dostępny, on będzie... On będzie dostępny w naszych punktach pamiątek, czyli w informacji turystycznej, w muzeum. Mamy przygotowany projekt, rozmawiamy na ten temat z panią Kaczor-Paczkowską, która też tutaj jakby uczestniczy właśnie w tym aspekcie, jeżeli chodzi o obchody tej rocznicy. Ja rozumiem, że taki szczegółowy plan, rozumiem, że pewnie w ostatnim tygodniu, tak? Niestety tak, dlatego że mamy wstępne plany, ale wszystko zależy od tego, jakie będą przepisy obowiązywały. Część przepisów się zmienia od bodajże 4 czerwca, ale jesteśmy w stałym kontakcie tutaj z naszym Wydziałem Kryzysowym, który oczywiście jest w kontakcie ze służbami wojewody i na bieżąco monitorujemy. Oczywiście jak tylko będzie to możliwe, no to chcielibyśmy odcovidować miasto, tak? No myślę, że wszyscy tego potrzebujemy, wszyscy tego oczekujemy. To widać, jakie tłumy mieszkańców pojawiają się chociażby w weekend, tylko jeżeli jest oczywiście pogoda, więc myślę, że jest taka potrzeba. No ale musimy to przeprowadzić wszystko i bezpiecznie, i zgodnie z przepisami. Czyli ten optymistyczny plan to muzyka, gastronomia, tak? I stoiska jakieś? Muzyka, gastronomia, dużo warsztatów dla dzieci, pokaz świateł, więc to co zawsze było, no może w tym roku wyjątkowo, no nie w takim rozmiarze. Pamiętacie Państwo chociażby sprzed 2 lat, jak obchodziliśmy Święto Miasta, były duże, bardzo duże eventy na Błoniach. No dzisiaj w takim wydaniu to jest jeszcze niemożliwe, no ale miejmy nadzieję, że już będzie tylko lepiej. Foodtrucki jakieś? Też.
też mamy to zaplanowane, ale pozwólcie, że jeszcze zostały 2 tygodnie. Wiem, że to z jednej strony bardzo krótki czas, ale jeżeli chodzi o tą sytuację, w której żyjemy, to jest jeszcze duża, długa przestrzeń, więc na bieżąco będziemy Państwa informować i myślę, że ten ostateczny plan będzie, myślę, że tydzień przed tą datą. A znajdą się wystawcy? Ilu tych wystawców byście chcieli tutaj widzieć? Chcielibyśmy jak najwięcej wystawców widzieć, jeżeli chodzi o Jarmark Staroci. Przecież to jest 19. edycja. Słuchajcie, tu zawsze zjeżdżało wielu pasjonatów pamiątek z całej Polski. Z zagranicy, właśnie. Tak. Więc trudno powiedzieć, jak to ty, Grzesiu, tym środowiskiem żyjesz. Jak zawiaduje tym wszystkim Adam Stencer, który zorganizował to towarzystwo, tak spiął to do kupy. A ta uchwała, o której pan mówił, to czego konkretnie miała dotyczyć? To jest taka, panie radny, to pan uczestniczy w pisaniu, nie jestem radny. Generalnie można powiedzieć tak, w tej chwili kluby akurat są na poziomie uzgadniania treści. Chodzi nam tylko i wyłącznie o to, aby, nazwijmy to w ten sposób, podkreślić charakter tego święta. Tak, żeby to było oficjalne, żeby to przechodziło przez Radę Miasta, byśmy mogli w tym momencie jako radni, że tak powiem, podnieść status, podkreślić ważność tego święta i w tym momencie ponad podziałami politycznymi dojść do porozumienia, pokazać, że od czasu do czasu udaje nam się coś zrobić razem.